Maciory po zapłodnieniu trafiają do pomieszczenia wyścielanego słomą i tu spędzają czas ciąży, który u trzody chlewnej trwa 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni. Każda z maciur na każdym uchu ma kolczyk, jeden z numerem identyfikacyjnym, drugi to transponder. Kiedy maciora wejdzie do stacji żywienia, komputer za pomocą transpondera rozpoznaje daną sztukę i podaje ustaloną dawkę paszy. Kilka dni przed porodem maciory wprowadzane są do umytego i zdezynfekowanego pomieszczenia zwanego porodówką. Prosięta po narodzeniu są mokre, dlatego przygotowuje się dla nich specjalne miejsce pod lampą z żarówką, tak zwaną kwoką, włącza podgrzewaną matę oraz ścieła się pocięty papier. Po kilku godzinach od narodzin prosięta poddaje się zabiegom obcięcia głów i ogona. Każde prosie dostaje zastrzyk środka gleptosil zapobiegającego anemii i zastrzyk antybiotykiem zapobiegającego infekcjom. Bardzo małe świnki dodatkowo do ustnej dostają dawkę pasty energetycznej, mającej na celu dodać prosięciu porcji energii. Po 5 tygodniach prosięta zostaną odsadzone, a maciory trafią do ponownego zapłodnienia i cykl się powtórzy.